Dobry, ja nazywam się Marta Osolińska, Państwo oglądają KZB z TV. Ze mną dzisiaj prezes Krystyna Majerczyk-Żabówka. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Właśnie zakończyła się konferencja Bank Spółdzielczy Jutra. Chciałabym poprosić Panią prezes o podsumowanie w kilku słowach tej konferencji. Według mnie była to konferencja bardzo dopasowana do potrzeb obecnej bankowości spółdzielczej. Mówiliśmy, co zrobiliśmy, ale równocześnie wskazywaliśmy obszar, który jeszcze powinniśmy pewne rzeczy zrobić, bo taka jest potrzeba. Ale z tej konferencji wypływa jeden ważny wniosek, że tak naprawdę najważniejszą wartością banku są ludzie. Ludzie, czyli kapitał ludzki, który jest elastyczny i potrafi rozumieć te potrzeby przyszłości i dostosowywać się i nadążać za tymi kierunkami, które wyznaczają rady i zarządy. Gdyby Pani prezes takie trzy wskazówki dla prezesów banków spółdzielczych mogła skonsultować, to jakie by były? Pierwsze, dobra strategia. Drugie, określenie niezbędnych narzędzi do realizacji i motywowanie przez również monitorowanie na bieżąco, co się w tym momencie wydarza i po prostu taka ciągła łączność z sobą. Dziękuję serdecznie.